No cześć. Dzisiaj audio nagranie leci. Cześć, witam wszystkich serdecznie. Ninecat z tej strony. Zaczynamy mistrza broni w Battlefieldzie trzecim. A więc, czy ten tryb zaraz udowodni, że żaden ze mnie mistrz broni, czy jakoś mi pójdzie, to się zaraz okaże. Dotychczas wcześniej szło mi tutaj tak sobie. Jep, jep, jep. Leżymy, dobra. Miłe złego początki. Chciałoby się powiedzieć. Mam nadzieję, że wszyscy zaczęli równo i... Chociaż zginąłem właśnie od pistoletu, więc... Mam nadzieję, że wszyscy jeszcze mają pistolety. Grunt to, żeby szybko przejść ten pierwszy pistolet, potem są już... Jest 93R, Magnum to już jako tako leci, a potem to już jest w ogóle fantastycznie, bo jest P90, PP19. Sama przyjemność potem się robi przez jakąś chwilę. No ale pistolety trzeba przejść, bo inaczej... Można tutaj... Potem, że tak powiem, do usranej śmierci się męczyć. O, jest, ale... Tutaj musi być taka zasada, że trzeba strzelać tym pistoletem w głowę, a nie w dupę, bo inaczej nikogo nie zabijemy. Jest tutaj jakaś ofiara, ale zamotany z kimś innym się chyba strzelał, a nawet nie wiem z kim, zginął. Dobra, jeszcze jeden kill niezbędny jest, żeby ten pistolet poszedł w niepamięć. Tak jak mówiłem, mistrz broni, że mnie żaden, ale jakoś ostatnio udało mi się być w pierwszej piątce, co sprawiło, że odblokowałem sobie nareszcie karabinek M5K. Ale to nie ma się też czym chwalić, bo... Bach, dobra, fart jest fart, ale zginął, mamy 93R. Odblokowałem sobie M5K, będąc w pierwszej piątce tego trybu mistrz broni, ale muszę się przyznać, że to był taki... tryb, gdzie nas tylko grało 4 na 4, czyli 8, w związku z czym bycie w pierwszej piątce nie było szczególnie trudne, a zająłem tam chwalebne właśnie piąte miejsce wtedy. Także nie ma się czym chwalić. Tutaj jest już większa liczba graczy. Okej, udało się. Ło, dwóch naraz. Hura, co ja teraz mam? Już Magnuma mam. No dobra, to teraz mogę siać rozpierdol już tak i na całego. Magnum to już całkiem konkretna pukawka. Tutaj już gra więcej graczy, gra ze mną też. Mało energii, coś mam. O, właśnie tu widzieliście, mignął nam zaczajony Adi. Tutaj gra mój przyjaciel Adi, ale jesteśmy w jednej drużynie, w związku z czym się tutaj nie zabijamy, ale też niczym mi nie pomaga, bo w tym trybie nie można się respawnować na ludziach ze swojej drużyny. Zabiję kogoś czy nie? Chyba nie. Coś utknąłem. O, teraz mnie zabiją. Utknąłem na tym Magnumie coś. Wydawało mi się, że jego powinienem przejść w miarę, a coś utknąłem. Ach. No i właśnie z Magnuma ktoś pokazał, że można. Okej, okay, ja tutaj najdalej to w sumie właśnie nie wiem, chyba gdzieś w okolice ACWR doszedłem. Nie dane mi było dojść dalej. Taki to właśnie, że mnie mistrz broni. Jak na razie. Ostatnio na moim kanale nie było za dużo filmów z Battlefielda 3. Jeśli ktoś jest zainteresowany, czemu się tak dzieje, to dzieje się tak dlatego, że próbuję coś nagrać czasami ciekawego z Armored Kill. A jako, że jeździec czołgowy ze mnie jeszcze gorszy niż mistrz broni, to te filmy nie są za bardzo godne pokazania i lądują w koszu na śmieci jak na razie. No i tak to jest, no, że po prostu dopóki nie opanuję tego trybu, chociaż na takim poziomie troszkę większym od żenującego, no to, to go na razie nie pokazuję. Asysta tutaj. Znowu asysta, kurczę, patrzcie jak długo utknąłem na tym Magnumie, wydawało się, że tak będzie ładnie. No, o ten mnie nie zauważył, dobra, lecimy w plecy, tak. Dokładnie, tak na wojnie to się robi. Nie było to ładne, ani kulturalne, ale takie są brutalne koleje tej gry, że po prostu w plecy jest najłatwiej. Dobra. Jak na razie nie jest mi wstyd tego, że dziabłem go w plecy. Okej. Ostatnio słyszałem, że na swoim kanale Adi pozdrawiał serdecznym spierdalaj wszystkich hejterów. No tak to już bywa, że najbardziej chyba przykre jest odkryć właśnie hejterów, trollów w gronie ludzi, których uznaje się za, no przynajmniej
kolegów, to wtedy faktycznie takie odkrycie nie jest niczym przyjemnym, no i ciężko się dziwić, że tak powiem, w kurwowie Adiego na taką sytuację. Bo cóż może być gorszego niż właśnie taki hejter w kręgu jakichś tam, powiedzmy, w miarę bliskich znajomych. No ale dobra, nie rozwódźmy się na tym. Taki jest świat niestety, że tak to działa. Łatwiej dać anonimową łapkę w dół niż jakby łapkę w górę, bo przecież wtedy ten klawisz myszki waży dużo więcej, żeby kliknąć łapkę w górę, a klikanie w dół jest lekkie, łatwe i przyjemne dla niektórych. Pozostaje mieć nadzieję, że ci, kto tak robią, mają naprawdę jakieś konkretne powody ku temu. Dobra, nie analizujmy tej sytuacji dalej, bo tak już jest skonstruowany YouTube, że tak to działa. Myślę, że dużo lepiej by było, gdyby... Tak, może lepiej by było, gdybym tak nie pierdolił o niczym, bo jestem już chyba tutaj... To jest PP19, ja dobrze pamiętam ciągle. Ale myślę, że lepiej by było, gdyby sprawa tych łapek była... Nie była anonimowa na YouTube, tylko po prostu, żeby to było publicznie pokazane, kto łapkuje w dół, kto łapkuje w górę. I wtedy myślę, że byłoby to bardziej miarodajne. Trzeba byłoby też mieć większą odwagę cywilną, żeby dać łapkę w dół i jakby publicznie przyznać się do tego. O, skinąłem. Ok, jedziemy dalej. Tu ktoś musi zginąć. Dobra. Ktoś zginął, bo mam P90, ale ja też zostałem ostrzelony. P90 to już jest bardzo przyjemna broń. Tutaj jeszcze widzę dodatkowo laserem zostałem obdarowany. To jest w ogóle jedna z fajniejszych broni na takie krótkie dystanse w tej grze. M5K faktycznie również jest zarąbiste, szczególnie jak się odblokuje do niego większy magazynek. To wtedy jest naprawdę także super, ale P90 jest jedną z moich ulubionych. Zobaczymy. Sakramenckie lagi mam tutaj. Nie wiem, czy to widać na filmie, czy nie, ale coraz większe się zaczynają. Takie już nawet można powiedzieć trochę przeszkadzające w grze. Ups, 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 patrzcie, patrzcie na pojedynek dwóch oferm. Co to było? Powinniśmy sobie tam uścisnąć dłonie, serdecznie się uściskać i strzelić sobie w łeb. Na szczęście on przeładowywał trochę dłużej niż ja, nie wiem co on miał za broń. Wypadliśmy na siebie. O, i następny. I jestem na shotgunie chyba, tak? To jest pas 12? Chyba na spasie jestem w tym momencie. Dobra, nie zajmuję tam czołowych miejsc, ale... Tak, spas. Dobra, czyli tutaj chyba najlepiej obrać taką metodę. John Rambo nadchodzi. I po prostu wpaść. O, jest przeciwnik. Jep, jep, jep. Dobra. No, całkiem daleki dystans jak na spasa. Okej. Czyli chyba jeszcze jedno zabójstwo na nim potrzebne. Tam ktoś ucieka na górę. Aj, to był mój błąd, żeby się tutaj wypuścić na świeże powietrze. Było siedzieć w tych kazamatach, piwnicach tam. Tutaj jest chyba najłatwiej. O, i proszę, dobra. Jest to. O, większy magazynek do spasa przy okazji. Na to się przyda. Co my teraz mamy? Teraz mamy. Co to jest? To jest też jakiś shotgun, ale nie przyuważyłem jego nazwy. To jest. Co to jest? KH-2002? Nie wiem, tak. Pięknie, pięknie, patrzcie. Ale to jest asysty, ale też ktoś zginął. Oj, 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 zagapiłem się na to. Zagapiłem się na te statystyki. Co to jest za broń, słuchajcie? A teraz to już jest inna broń. To jest chyba ACWR to już jest. No, to już jest jak na mnie całkiem nieźle. Skoro doszedłem do ACWR-a, muszę sobie tą broń normalnie odblokować też w grze. Bo też jej nie mam. Nie pamiętam, co tam trzeba zrobić za zadanie, żeby... Żeby je odblokować ją.
O, biegnie tutaj na górze jakiś. Oj, schował mi się. Skubaniec, może go tutaj nakryje. Jak na mnie to całkiem jakoś poszło. Cokolwiek już się teraz nie wydarzy, to tak zagrałem na swoim dobrym, średnim poziomie, jak to mówią zawsze nasi piłkarze. Jak im się uda zremisować szczęśliwie z kimś, to właśnie tak mówią. Swoją drogą ciekaw jestem, czy ktoś z Was płacił za tak ostatnio ten modny system pay-per-view. U nas już teraz będziemy płacić praktycznie za wszystko. Cieszmy się więc, że nie musimy jeszcze płacić za takie filmiki na YouTube, tylko możemy je oglądać za darmo, bo takie czasy nastały, że nawet za Mołdawię trzeba już zapłacić. Okej, dobra. Zacząłem wątek poboczny, ale już go chyba nie zdążę kontynuować w tym filmiku, bo się skończyło po prostu, moi mili. Także nie rozwodząc się już specjalnie, mogę Was już pozdrowić. Jest weekend, także czas relaksu, czas odpoczywania. Nie stresujmy się, nie hejtujmy, nie łapkujmy w dół może dzisiaj, jutro. Tylko bądźmy szczęśliwi. Cześć, papa!